Carlos, witam Was w nowym sezonie motocyklowym 2017. Czas wreszcie coś nagrać. Chciałem tutaj powiedzieć, że mój Romek właśnie przekroczył 2000 km. Także nie jest to zbyt wiele. Myślę, że już wszystkie usterki w wieku młodzieńczego przeszedł. Już mamy za sobą pewnie to. Tutaj wczoraj przygotowywałem w sumie motocykl do tego sezonu nowego. Wymieniłem olej. Wziąłem się nawet za regulację zaworów. Jeszcze raz to robiłem, ale jakoś dałem radę. Nie nagrywałem tego, bo w sumie nie było sensu tego nagrywać. Są fajne poradniki na YouTubie, już ktoś tam to nagrał. Poza tym ja nie jestem osobą kompetentną. Jak kilka razy jeszcze będę regulował, to nabiorę doświadczenia i wprawy, to może coś tam nagram na ten temat. Ale muszę powiedzieć, że nie jest to nic trudnego. Muszę też powiedzieć, że po 2000 km zajrzałem właśnie tam pod tą zaworownię. No i co się okazało? Było książkowo 0,04 mm. Także nie było właściwie co regulować. Ale i tak sobie tam odkręciłem to, bo pokombinowałem. Nawet zwiększyłem trochę na 0,05 mm ten prześwit. No i moto chodzi elegancko, w sumie nie czuję różnicy. Olej wymieniłem na motul 5000, wcześniej był motul 5100. Nie wiem, kupiłem motul 5000, ponieważ to niby o klasę niższy jest. Ale kupiłem go dlatego, że nie miałem wyboru, po prostu w sklepie nie było nic innego. Nasmarowałem łańcuch, sprawdziłem naciąg, oczywiście nie trzeba było tego regulować. I tak sobie cisnę, kurczę, teraz. Jeszcze jedna rzecz, która mi została do zrobienia, to jest wymiana płynu hamulcowego, ponieważ jak widzicie, czy nie widzicie, teraz Wam próbuję to nakierować. Jest już ten płyn dosyć zużyty. Właściwie ma taki kolor jakiś, taki herbaciany, nie wiem, czy to on właściwie od początku był taki jakiś dziwny, ja tego nie wymieniałem. Trochę poczytałem właśnie w internetach, jak się odbywa ta wymiana, jak to się powinno robić i w sumie to nie jest takie oczywiste, ale już wiem, jak to się robi. Potrzebuję tylko szlaufik, którego właśnie chyba nie posiadam, muszę kupić coś takiego i wymienię ten płyn. Może to nagram. Witam nowych subów. Fajnie, że to wszystko tak się rozwija w miarę. Nie wiem, dajcie znać, co chcecie oglądać na moim kanale, bo jak wiecie, mój kanał, moje życie i wrzucam tu właściwie wszystko, i motocykle, i gry, wszystkie moje takie hobby, bym powiedział. Wędkarstwa jeszcze nie wrzucałem, chociaż nagrałem parę filmów, ale stwierdziłem, że się nie nadają do internetu. I właśnie w związku z tym wędkarstwem jadę obczaić zbiornik na Cieszanowice najpierw, a później na Bugaj. Zobaczyć, co tam się dzieje. Na Cieszanowicach właściwie już byłem wcześniej. No ale przejadę się jeszcze raz. Może jakiegoś wędkarza się spotka. Na pewno się spotka. Jakiś rekonesansik się zrobi. No i będzie trzeba się wybrać, ale jeszcze, kurczę, nie opłaciłem karty wędkarskiej. Właściwie to taka forma motovlogu. Pierwsza chyba takiego typowego motovlogu. Chyba jeszcze nie kręciłem, kurczę. Bo powiem Wam szczerze, że zawsze mnie
nie to, że śmieszyło, tylko takie dziwne, wiesz. Oglądasz gościa, jedzie motocyklem i coś tam pierdzieli pod nosem, nie? Mówię, ja pierdziu, jak tak można, no ale teraz sam tego robię. No i zobaczymy, z jakim to będzie skutkiem. Czy wam się to spodoba, czy nie? Tutaj chciałem jeszcze nadmienić, że motovlogowanie to nie jest taka prosta sprawa ze względu na jakby ograniczenia sprzętowe, które posiadam, może w ten sposób, bo wiecie, jak jadę sobie gdzieś w trasę i nie wiem, no ja akurat nie jeżdżę tam, że 5 godzin jadę gdzieś tam, tylko raczej moje wędrówki około 2 godzin trwają, ale jeżeli bym chciał nagrywać to wszystko, to po prostu, po pierwsze, mam nawet kartę pamięci, żeby nagrywać Full HD w 60 klatkach, bo to mi, mam kartę na, nie wiem, właśnie pamiętam tam jaką ona pamięć, 16 giga chyba? No mniejsza z tym, ale wystarcza mi ta karta na 1,5 godziny nagrywania, także to jest dosyć mało. No i druga sprawa, jeszcze bateria właśnie, też mniej więcej na półtorej godziny wystarczy, nie? Czyli tak to wygląda. Tu opracowałem już swój autorski sposób nagrywania dźwięku z kasku. Ja nie zdradzę wam go teraz, właściwie w tym vlogu. Nagram o tym oddzielny filmik, każdy szanujący się, czy tam nie szanujący się, może inaczej. Każdy motovloger, którego tam przeglądałem kanał, tworzy film na temat właśnie swojej techniki nagrywania, mocowania różnych mikrofonów i żeby to wszystko grało, także nie będę teraz nic zdradzał. Ktoś tam coś kombinuje z przyczepką. Nagram na tym oto oddzielny film. Dobra, ciszę sobie na ten zbiornik i chyba następne ujęcie będzie już, jak będę gdzieś nam koło zbiornika. Nie no, jeszcze muszę przed tym, jak dojadę do zbiornika, wrzucić swoje 5 groszy. Kurde, nie? Właśnie też po zimie wywaliło takie dziury, zobaczcie co tu jest. To są takie dziurki małe w sumie, ale są też takie dziury nieraz, że całe koło ci wejdzie. Ja pierdziu, trzeba na to uważać. I druga sprawa, to jest jeszcze ten piach, nie? I kamyczki cholerne. Ja już raz poślizg złapałem, kurde, przy hamowaniu, ale nawet nie przy dużej prędkości właśnie. Gdzieś mnie tak, zawsze mam szczęście, że gdzieś przy małych prędkościach, o zobaczcie co tu się dzieje, no przecież kurde się nie da jechać. Przy małych prędkościach mnie te poślizgi łapią. Tym bardziej, że jeszcze nie mam, mam oryginalne opony chińskie. Zrobione z gównolitu pancernego, twardego. A jeszcze temperatury są dosyć, no to nie jest jeszcze lato, nie? Asfalt nie jest rozgrzany. Także ta guma inaczej się zachowuje. Dobra, teraz już na pewno przy zbiorniku się spotkamy. Zbliżam się do tamy, moi drodzy. Zaraz obczajmy, jak to sytuacja wodna się ma. Ci, co mnie już oglądają jakiś dłuższy czas, to wiedzą, że ja na tę Cieszanowicę właściwie dosyć często przyjeżdżam sobie motocyklem. To są fajne rejony. O kurde. Wody jest, tak, nic się nie zmniejsza po wiośnie, to zbiornik retencyjny, to po zimie zawsze tutaj dowalą tej wody. Dobra, zawracam. Jak myślicie, wyrobię tutaj? Bez problemu, nie? Dobra, podjadę jeszcze pod dęba i cisnę na bugaj.
Tutaj jest ruch. Tu jest ruch. Są jakieś przecinaki też. Dobra, pojedziemy tutaj. Dobra pogoda, każdy sobie chce zobaczyć, jak to się przyroda do życia rodzi. No siema, jak tam? No właśnie przyjechałem, ale widzę tutaj mniej za bardzo nie ma. Aha, i od której strony jesteś? Wiesz co, od tej tutaj, od Słoneczka. Od Słoneczka? Aha. No dobra, to ja tam zaraz jakieś pół godziny będę. No gdzieś tam będę z tym, z Sylwirak na pewno. No dobra. Na Cieszanowicach jest dużo miejsca, mogę na Cieszanowice przyjechać. Tak, to jest szał, idzie od tej strony, każdy przychodzi tutaj, bo tu bieliznę są, nie? Teraz chyba tu się wygrzewa. No, no, no. Dobra, no narka. Dobra, narka. Dobra, zmywam się stąd. Dzwoniłem do wujasa. Jest już na Słoneczku. Mówi, że dużo ludzi. O, kurwa, wszystkie dziury moje. No to trzeba się przejechać, zobaczyć co tam. Tu widz wody dowaliło, z 5 metrów więcej jest wody niż było. No dobra. Lecimy dalej. Dobra pogoda jest. Dużo jest ludzi właśnie. Każdy chce jechać na zbiornik. Sobota, weekend. Znaczy każdy na zbiornik. Znaczy nie, może nie każdy, ale dużo ludzi właśnie jedzie sobie przejechać, zobaczyć jak to fajnie wygląda wszystko po zimie. No i zajebiście, o to chodzi. Ale tu są dwoje, ja jebie. Kurde, moi drodzy, wypojadę sobie nową drogą gdzieś, nie? Skręciłem w lewo, w prawo, sika mika, mówię, na czuja się pojedzie. A to dupa, kurde. Wjechałem jakąś polną drogę, nie wiem, w miejscowości, nie, psy normalnie dupami szczekają. No dobra, będę próbował się stąd wygrzebać jakoś. O kurde, jedzie ciągnik, dobra. Mam nadzieję, że mi się uda do... Kurczę,
dojechać do tego bugaju. Dobra, widzimy się później. Słyszymy. O, jeszcze mi furka nie będzie chciała odpalić. Nie, Romek mnie nigdy nie zawiedzie. Dobra.